Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że bierzecie udział w Festiwalu Pięknej Książki, który w tym roku odbywa się online. Mam nadzieję, że liczne spotkania z autorami sprawią Wam wiele radości i odkryjecie mnóstwo książek, które będziecie chcieli przeczytać. Ja nazywam się Wojciech Wajda i jestem autorem książki skierowanej do dzieci i młodzieży. Tak wygląda moja książka, którą wydałem w 2019 roku wraz z wydawnictwem Nowe Re. Książka nosi tytuł Niezwykła przygoda żumy i jej balonowej gumy. W tytule jest tutaj taki rym żumy gumy. Gdy przeczytacie książkę, gdy się z nią zapoznacie, to odkryjecie, o co w tym tytule chodzi. Książka opowiada historię Ani, dziewczynki, która przeprowadza się wraz z mamą z Krakowa do Warszawy po zaginięciu taty. W nowym otoczeniu Ania będzie bardzo osamotniona, będzie bardzo jej brakowało ukochanego taty. W dodatku będzie musiała zmienić szkołę, w której to w nowej nie będzie miała ani jednego znajomego, ani przyjaciela. Na szczęście pewnego dnia pozna chłopca o imieniu Dionizy, z którym nawiąże relację. Jak ta relacja się rozwinie, to dowiecie się na kartkach książki, gdy po nią sięgniecie. Dodam tylko, że Ania i Dionizy w pewnym momencie odkryją trop zaginionego taty i będą starali się pomóc mu odzyskać wolność. Żeby to zrobić, poznają przybysza z innego wymiaru, udadzą się w trudną i ciężką podróż na inną planetę oraz także będą musieli zmierzyć się z porywaczami. Czy im to wszystko się uda i jak to będzie przebiegało, dowiecie się z książki, do przeczytania której Was zachęcam. Jest ona dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowoli, więc można ją śmiało wypożyczać.